W dzisiejszym filmie Spec-Symulatora po pierwsze, musimy sobie porozmawiać o rzeczach naprawdę, naprawdę dziwnych, które Preston dodał i które może dodać. No i dzisiaj też dalej kontynuujemy zdobywanie huge petów. Powiem wam, że przez całą noc nie udało mi się zdobyć ani jednego huge peta, a więc unlucky. Mieliśmy trochę farta, ale no teraz niestety znowu mamy pecha, ale w sumie za to pierwszy huge pet, którego oczywiście możemy sobie zdobyć, no to jest tutaj, na 119 strefie, bo jest teraz fajny dosyć huge pet, w którego możemy no wrzucić 35 tysięcy ticketów. Myślę, że więcej nie ma sensu, mamy takiego golda. On już 121 milionów jest wart, ja go wczoraj sprzedałem za 120 albo 125, już nawet nie pamiętam. No i dzisiaj też powiem wam, że w końcu też musimy się wziąć za inwestowanie, bo kupiłem może z 3 huge pety i na tym się zatrzymało i wyruszyliśmy do wydawania gemów, a więc no musimy to zmienić z powrotem na inwestowanie, no i zarabianie gemów, bo jeszcze na drugim koncie oczywiście mamy te wszystkie shiny i tak dalej, musimy to też wszystko posprzedawać. Tylko kupmy sobie tutaj na początku te etykiety, dobra, chyba będziemy mieć już 2,5 tysiąca, tak mi się wydaje. Zostały 4 minuty, dobra, jeszcze możemy 25 ticketów wrzucić ewentualnie i 12%. Procent mamy aż? W sumie dużo mamy procent. 4 minuty, 12%. Dobra, nie ma sensu chyba na drugich kontach wrzucać. Tak mi się wydaje, te 12% musi nam styknąć. Nie chce mi się już latać po triplazie. Albo dobra, na jednym koncie jeszcze wrzucimy sobie to. Pójdziemy na triplazę, jeszcze na jednym wrzucimy. Jak będziemy mieć tak dwa razy po 10%, to myślę, że może nam się udać to wygrać. Tu mamy tyle po 14 tysięcy. Jakbyśmy wszystkie kupili, to ile to kosztuje? Nie no, tyle to jeszcze nie opłaca. Kupmy sobie 2,5 tysiąca po prostu, żebyśmy może na plus na tym wyszli. Oj, właśnie, jeszcze jajka są. W ogóle też, jeżeli chodzi o jajka, to mam dwa takie jajka. Możemy sobie na starcie jedno cyknąć. Zobaczymy, czy coś nam ciekawego z tego jajka wyleci. Czy wyleci nam jakiś udżyk? No dalej, Patryk zakichany. Dobra, przynajmniej tyle, że będziemy mieć na pewno już na huge jajko. Tylko czy te Patryki się opłaca wrzucać? Nie opłaca ich się wrzucać. 12 milionów takie jedno chodzi. Muszę je posprzedawać, powiem wam. W ogóle tych petów się nie opłaca wrzucać. Muszę je posprzedawać i kupić sobie więcej normalnych. Znaczy, no tego to tym bardziej się nie opłaca. Ile mamy punktów? Znaczy, tego też nie. Ile mamy punktów? 57. Dobra, dokupimy i na pewno dzisiaj już w końcu otworzymy też to jajko. Ale dobra, przerzucam na drugie konto jeszcze tokeny i wejdziemy sobie na szybko jeszcze w jedną loterię na starcie. Dobra, powiem wam, że nie zdążę, bo niestety jak się wchodzi do gry, to na mailboxie z cooldown 30 sekund nie można odebrać giftów. No trudno, powiem wam. Dobra, zobaczmy, czy przy 7,8% uda nam się wygrać jednego huge'a, takiego pięknego goldzika. 7,8 to naprawdę dużo. Zobaczmy. Proszę, daj tego golda. No, chyba nie dało, tak mi się wydaje. No, niestety nie dało. Dobra, i teraz jest zwykły, no to na razie w zwykłego mniejsza. Przejdźmy do innych rzeczy, które są moim zdaniem turbo ciekawe. Tylko zanim to wszystko, to w sumie jeszcze zróbmy jedną rzecz, czyli odbierzmy sobie oczywiście Daker. Zobaczmy, czy z Dakeru nam coś siądzie. No, dzisiaj słabo. 189 tysięcy gemów. Czy jakieś lepsze pety mi się przez noc udało wydropić? No, mamy 8 takich, możemy sobie 7 takich wrzucić. Znaczy, w sumie to 6 mamy. Możemy 5 wrzucić w takim razie. No, i reszta to dalej te. Znaczy, w sumie może nie tyle. Tyle sobie wrzućmy. Dobra, zanim jeszcze przejdziemy do rzeczy dziwnych, to chciałbym wam pokazać w sumie sposób, jak mieć full team shiny petów na eventowym świecie. Bo normalnie tam, jak wejdziecie sobie tutaj do tego eventowego świata, to tutaj nie da mieć się shiny petów. Nie da się po prostu postawić tej shiny flagi. Jak widzicie, no nic się tu nie da zrobić, ale zobaczcie, że ja teraz na przykład mam te shiny pety. Mam shiny Titaniki na przykład i w jaki sposób to zrobiłem, musimy pójść na privat, że wam to pokażę w sumie. Bo to też jest taki dosyć ciekawy sposób, dzięki któremu po prostu dużo więcej giftów sobie wydropicie. I aktualnie tych giftów mam 29. Dobra, w sumie powiem wam, że na privie to jakoś mi nie chce działać, ale jeżeli chodzi o to, w jaki sposób to zrobić, no to już wam pokazuję. Musicie po prostu sobie pójść na jakąś strefę, nie wiem, na przykład 119. No i tutaj na przykład na 119 sobie dajecie shiny flagę, ustawiacie na auto wasze pety i sobie oczywiście wychodzicie z tej strefy. No to nie jest nic odkrywczego, to już było wcześniej. Tutaj wchodzicie sobie oczywiście też na event. No i jak wejdziecie sobie na event, to wasze pety są po prostu shiny. Tylko jest pewien minus z tym, bo jak sobie dacie tutaj wasze pety, no to one dalej są shiny. Dalej mają tą moc shiny petów, ale jak dacie auto, to ten efekt shiny niestety znika. A więc no to jest minus, bo nie możecie sobie jednocześnie dropić i otwierać jajek, bo wtedy no bez auto przestaje wam otwierać, ale na przykład dzięki temu możecie dużo szybciej skrzynki rozwalać, bo no te skrzynki się trochę rozwala, bo wtedy ten shiny efekt wam zostaje, no i oczywiście wtedy dużo szybciej klepiecie te skrzynki. Zobaczcie w sumie, jak one schodzą. Jakoś tak dziwnie buguje się ten damage, nie chce mi w ogóle klepać tego. No ale to w sumie nie jest jakby nic mocnego. Teraz przejdźmy do pierwszej mocnej moim zdaniem rzeczy. Nie wiem, czy ją usunęli, czy ona dalej jest, ale jest szansa, że w ogóle dostaniemy Summer Event. Bo nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś było coś takiego, jak znajdę to wam zaraz to pokażę, ale były takie pliki, likerzy znaleźli, że tam było napisane Summer Event. Jak mi się uda to znaleźć, to tutaj macie screena z tego właśnie, no bo tak naprawdę nie mieliśmy żadnego normalnego Summer Eventu, mieliśmy tylko Obi World tak naprawdę, który nie był Summer Eventem, tylko był takim dziwnym letnim Wardem po prostu, gdzie tam dodali te muszle, w ogóle czy ja te muszle mam? O, jednego gifta możemy sobie zrobić. No ten Ward był takim dziwnym letnim po prostu Wardem, to nie był Summer Event, a więc może jest szansa, że dostaniemy Summer Event, zwłaszcza, że już wam pokazuję, co oni dodali do gierki. Musimy pójść na Tech Ward. O tym pisało mi kilku widzów, to też widziałem na Twitterze, ale musimy pójść sobie do pierwszej minigierki, chyba do
to tutaj, do tego obi musimy sobie pójść i zobaczycie, co oni na końcu tego obi dodali. Nie wiem, czy to przez błąd, czy to tak miało być, taki po prostu sekretny leak, ale zaraz sami się przekonacie. No jest to dosyć dziwne, jeżeli dalej to jest, tylko musimy się dostać na koniec tego obi, a więc dobra, sobie to przechodzę. Powiem wam, że dawno nie byłem na tym drugim worldzie, dawno w ogóle żadnej minigierki nie robiłem. To jest chyba moja pierwsza minigierka, nie wiem, od miesiąca? No nie wiem, ciężko mi w sumie powiedzieć, ale no mega dawno nie robiłem żadnych gierek. Oby to mi się udało przejść, no ona nie jest jakoś super trudna, ale jest w sumie to. Zobaczcie tutaj, już widać pierwsze rzeczy. To jeszcze nie jest nic takiego, ale tam zobaczcie, tam jest zamek. To nie jest zamek z tego Pet Simulatora. No nie, no na początek mnie wróciło, dobra, idę do tamtego samego punktu. Dobra, jesteśmy tutaj i zobaczcie to miejsce. Tutaj normalnie mamy cały Summer World ze starego Pet Simulatora. To nie jest nowy Pet Simulator, to jest stary Pet Simulator. Czemu oni do nowego Pet Simulatora dodali starego Pet Simulatora? Zobaczcie, tu jest no dosłownie wszystko, jakby możemy sobie zjechać tutaj niżej, nie wiem, czy tu da się w ogóle wejść, ale tam normalnie macie spawna ze starego Pet Simulatora. Dobra, jeszcze raz nam postaram się dostać, bo spadłem, ale jest to dziwne. Musimy jeszcze zobaczyć, jak dokładnie ten spawn wygląda. Musimy sobie kawałek dalej tam pojechać. Może tam coś jest ukrytego w sumie na tym Summer Spawnie ze starego Pet Simulatora. Nie, moim zdaniem oni nie dodali tego przypadkiem, bo czemu mieliby dodać aż cały Summer Event ze starego Pet Simulatora randomowo do jakiejś obi? To raczej jest taki, nie wiem, leak może, że coś właśnie z Summer Eventem się pojawi jeszcze, no bo tak naprawdę, tak jak mówię, nie mieliśmy takiego prawdziwego Summer Eventu. Mieliśmy jakieś podrabiane obi z Summer, coś dziwnego. Dobra, powiem wam, że ogólnie kilka razy próbowałem przejść to obi, ale tego obi teraz w ogóle nie da się przejść nawet. Zresztą zaraz sami zobaczycie. Tutaj jest chyba blokada, o właśnie, oj widzicie, tutaj jest blokada, no i dalej się nie da przejść. Tam zobaczcie, jakby przybliżę, jest Summer Event ze starego Pet Simulatora. Tam jest jeszcze ten Titanic Cut, który był kiedyś do trafienia z darmowego jajka. Tak samo tutaj zobaczcie, no to jest dosłownie blokada. A więc skoro oni całkowicie zablokowali to obi, to na pewno to musi być jakiś leak. To musi być coś związanego z Summer Eventem, bo zobaczcie, że tu jest blokada. Tutaj w to czerwone gwiazdy to cofniemy na początek. No ale nie da się dosłownie nigdzie przejechać. Tutaj możemy sobie spaść, ewentualnie jakoś tutaj, ale no tu się nigdzie nie da wjechać. Chociaż tu, no dobra, i na początek nas cofnęło. Ale no tak jak mówię, moim zdaniem to jest jakiś leak na temat Summer Eventu. Coś na pewno jeszcze pokombinujemy w ogóle, jak ten Tech World wygląda, jak dawno tutaj w sumie nie byłem. No tutaj na tym Tech Worldzie pewnie takie nubki siedzą, co dopiero gierkę zaczynają teraz. Dobra, ale wracamy na The Void, powiem wam. Powiem wam, że na razie jest taka w sumie godzina, że robimy to samo, co wcześniej. Znowu zostawiamy na dużo godzin dropienie tych huge, bo musimy w dzisiejszym filmie też jednego wydropić. Tutaj oczywiście tokeny wrzucamy i później zajmiemy się całą resztą rzeczy, bo jeszcze w sumie jest kilka ciekawych leaków na temat tego, co oni dalej dodadzą. Bo powiem wam, że teraz deweloperzy Pet Simulatora ponownie się trochę wzięli do roboty. Zobaczcie zresztą tutaj sami, że wszyscy deweloperzy pracują nad update'em i to tak naprawdę od niedzieli pracują. Drugi tydzień z rzędu oni pracują od niedzieli, co jest dziwne, bo zazwyczaj u nich to tak wygląda, że oni jeden tydzień pracują, później nie pracują, później na wakacje jadą, później coś, później tamto, a teraz dwa tygodnie z rzędu deweloperzy pracują, a więc może dostaniemy dobry update ponownie. A tym kątem oczywiście wracamy na Triplas dalej sprzedawać pety, no i do sprzedania trochę nam zostało. Został nam do sprzedania ten huge pet, no i ten huge pet. Zobaczymy, czy coś się z tego sprzeda. Tylko musimy poczekać na wolną budkę tutaj na pierwszym rzędzie. Tutaj w ogóle za ile ten pet? Valkyria Dog Rainbow. Aha, dobra, bo to w wersji Rainbow jest. Dobra, i powiem wam, że minęło sporo czasu. No i dzisiaj niestety lipa, jeżeli chodzi o to konto, bo 113 milionów udało nam się zarobić, ale na innym koncie udało nam się trafić naprawdę ciekawe pety. Powiem wam, że długo stałem na tej triplazie, te shiny pety w ogóle nie chcą schodzić. Nie wiem, za ile mam je sprzedać. Dalej niby ten pet trzyma swoją cenę, ale on nawet za 800 nie chce schodzić. Nie wiem, przerzućmy sobie na główne konto po prostu te gemy. Musimy zrobić sobie jeszcze oczywiście jedno huge jajko w końcu. I w ogóle też opowiem wam o pierwszych leakach, bo mamy pierwsze leaky na temat eventu, no i jest tak jak wam mówiłem, dostaniemy drugą część eventu, ale to zaraz wam o tym powiem, na początku pokażę wam, co trafiłem na moich innych kontach. No jeżeli chodzi o to konto, to tutaj nic nie trafiliśmy, ale na moim drugim koncie trafiliśmy sporo. No tutaj nie ma żadnego huge'a nowego, musimy sobie pójść do mailboxa, zresztą zobaczcie sami, tutaj oczywiście mamy te gemy, ale tutaj mamy pierwszego huge'a, golda udało nam się trafić, a więc mamy już rainbowa golda i zwykłego, i jeszcze drugiego zwykłego nam się udało trafić, a więc też fart, i jeszcze w ogóle aktywa udało nam się trafić, a więc mamy trzy huge'e. No i tutaj jeszcze możemy sprawić sobie mailbox, tutaj pozdro tutaj niestety hashtagi, ale dziękuję za takiego ekskluzywa. Oczywiście tutaj też pozdro przyda nam się, bo tak jak mówię, musimy dzisiaj też huge jajko zrobić. No dzisiaj znowu te gifty. Powiem wam, że nie wiem, czy ja dzisiaj otwieram, czy może jakiś opening zrobić większy. Tutaj oczywiście też pozdro, tutaj Alicja nam też wysłała. Oczywiście dziękuję Alicji. Tutaj jeszcze takiego huge mamy w ogóle od Wojtula, więc dziękuję za huge peta od Wojtula. Tutaj jeszcze rave gifta mamy, tutaj jeszcze coś takiego. Tutaj hype jajko mamy, tutaj kolejne hype jajko. Czy zagram w jailbreak? Raczej nie zagram, ale dziękuję za gift. Tu jeszcze kolejny huge dla ciebie. Oczywiście dziękuję tutaj Szymcio.
za tego pięknego pecika. Tutaj jeszcze 1 000 000 gemów mamy. Tutaj kolejne 5 ryw giftów, więc też dziękuję. To jeszcze coś takiego, takiego. Tutaj jeszcze mamy coś takiego do klanu, niestety nie dodaję. Tutaj jeszcze w ogóle kolejnego huge mamy. Od Jona. Mówi, że 2 trafi w jednym losowaniu, więc w sumie gigafart. I to jeszcze z 1600 biletów, więc tym bardziej wart. Tutaj jeszcze otwórz na odcinku, otwieram. Tutaj elo oczywiście. Tutaj do klanu nie dodajemy. Na razie full mamy tutaj. Coś takiego jeszcze. Tutaj no odcinek przyda nam się na opening. Tutaj pozdro oczywiście. To jeszcze Dino Paku w Dino Paku. I tu ktoś napisał, że na nowym koncie też ma 4 rzeczy. Wydaje mi się, że tak jak mówię, Preston zrobił to tak, że teraz każdy już ma 4-5 rzeczy. Już nie ma czegoś takiego, że macie po 7-8. Tutaj jeszcze coś takiego mamy, no i takiego. Oczywiście dziękuję za te wszystkie gifty. Ale dobra, teraz musimy na huge jajka uzbierać i w sumie opowiem wam o tych likach. I zobaczmy w sumie, ile nam brakuje teraz do tego huge jajka tak naprawdę. No trochę tych petów mamy. Tak jak mówię, tych się nie opłaca wrzucać, bo one są bardzo drogie. 11 milionów. Dobra, jakby zobaczmy, ile nam brakuje tego huge jajka. Powiem wam, że nawet te wrzucimy, już mi się nie chce ich sprzedawać. Mniejsza w nie jakby nam stykło na jajko i nie musielibyśmy nic kupować, to my sobie zrobił. W sumie mamy już na to huge jajko, nawet za dużo mamy. O 5 punktów. Dobra, to weźmy sobie może z kilka tych odejmijmy. 70 mamy i dorzućmy jeszcze te. No i dobra, mamy 75 punktów, zrobimy sobie huge jajko, opowiem wam dalej o likach, bo liki są dosyć ciekawe. Dobra, mamy to huge jajko, jest oczywiście huge jajko, dziękuję nam tutaj. Jeżeli chodzi o liki, to dostaniemy kolejną część eventu. Tego Dino Wardu, tak jak wam mówiłem, bo zobaczcie tutaj pierwszą rzecz, mamy taką skrzynkę. No taką skrzynkę, która wygląda jak Dino skrzynka, więc będzie dalsza część tego tajkunu, będziemy to dalej gdzieś rozbudowywać pewnie. No i z kolejnych rzeczy to mamy takie jajko, nie wiadomo jak to jajko będzie działać, bo jest takie trochę dziwne, ale możliwe, że to będzie po prostu takie zwykłe jajko. No i to są na razie dwa takie liki, więc no wiemy, że dostaniemy kolejną część na pewno Dino Wardu. Ale dobra, otwórzmy sobie to jajko. Tutaj mamy oczywiście szansę na Titanica 25%, albo mamy szansę na Dino Kota. W sumie Dino Pies, Dino Kot. No taki Dino Kot by się teraz przydał. Zobaczymy, co nam wyleci ciekawego. Proszę, dajcie jakie Dino Kota, Dino Kota wersję Rainbow Shiny, Dino Kot, Huge Mantis zwykły, bez wersji Rainbow, bez niczego. Tak mi się wydaje. No niestety, Huge Mantis zwykły. Dobra, koniecznie sprawdźcie sobie ten film, który wam się wyświetla i całą resztą zajmiemy się w kolejnym filmie.